Jedziemy! Początek września w gminie wiejskiej Pruszdeńskiej rozpoczyna się na sportowo. We wsi Rotmanka odbyła się kolejna olimpiada sołectw. Znowu będą niezwykłe potyczki sportowe. Okaże się, kto najlepiej biega, kto rzuca, kto bije pianę. No i milion innych szalonych dyscyplin sportu. Impreza zaczęła się zupełnie jak podczas prawdziwej olimpiady honorowym przemarszem drużyn. Największą sensację wzbudziła krowia reprezentacja z Lędowa. Oj, a ludzie kochają krowy. W tym roku reprezentacje wszystkich sołectw zmierzyły się w wielu dyscyplinach, tych sportowych i tych bardziej rekreacyjnych. W tym roku zaplanowaliśmy 16 dyscyplin. Są konkurencje bardzo rekreacyjne, jak rzut balot słomy, jak obieranie jabłka, ogórka na długość skórki, jak też rzut piłką lekarską, czy też turniej komandosów, który wspólnie z nami tutaj realizuje Szkoła Przygody Sensei, żuławki w osobie pana Roberta Plichty. Są też konkurencje typowo sportowe, jak np. rzut do kosza. Jestem odpowiedzialny za rozgrywki piłkarskie. W tym roku po raz pierwszy turniej piłki nożnej z udziałem drużyn sześcioosobowych, której drużynie musi wystąpić jedna dziewczyna lub kobieta na boisku. Musi grać przez cały czas meczu. W jednym półfinale startuje przejazdowo ze Straszynem, a teraz jest drugi półfinał Cieplewo z Mokrym Dworem. Bez względu na wyniki poszczególnych konkurencji, najważniejsza jest zdrowa rywalizacja i integracja mieszkańców. Przede wszystkim ja uważam, super rzecz jest to, że możemy tutaj spotykać się jako przedstawiciele sołectw, bo dzięki temu my się integrujemy bardziej jako przedstawiciele własnych miejscowości. A jak jeszcze zdobędziemy coś dla miejscowości, no to zupełnie wspaniale. A jak się bawicie, jak wam się podoba? Fajnie jest. Bardzo fajnie. Superowo. Ciekawie. Brawo. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i samych uczestników zawodów, udało się wspólnymi siłami zorganizować darmowy posiłek. Razem ugotowaliśmy zupę żurek, która jest przeznaczona dla wszystkich uczestników, tych, którzy biorą udział w zawodach i tych, którzy tutaj przyjechali i gościnnie, i jako mieszkańcy, żeby się posilili i dalej brali udział w tej fantastycznej imprezie. Chociaż wisiały trudno zmienić czas, grać i śpiewać, proszę na ostatnią się stronę. Do jednego, bo startowało. Oczywiście jak na zawody przystało, wyłonieni zostali najlepsi z poszczególnych dyscyplin. Nieobecni podczas ogłaszania wyników swoje medale dostaną później, a klasyfikacja generalna zostanie ogłoszona na dożynkach gminnych. Polecamy również zobaczyć gmina Pruszcz Gdański na zawodach samorządowych oraz dożynki 2012 w gminie Pruszcz Gdański. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.